Wybienia, dzień dobry, bardzo mi miło. Rozpoczynamy oficjalną ceremonię ważenia przed jutrzejszą galą, której sponsorem jest cyferka 13, bo jutro 13 edycja gali Octagon Fight League, do tego 13 pojedynków. Dobrze, że dzisiaj nie jest piątek 13. Rozpoczynamy, moi drodzy, ceremonię ważenia. Emocji z pewnością nie zabraknie, tak jak powiedziałem, 13 walk, pojedynki w formule MMA, walki na zasadach K1, a także starcie bokserskie. Zanim poznamy bohaterów jutrzejszej gali, powitajmy gorąco. Razem z nami jest Piotr Korpus, współwłaściciel Federacji Octagon Fight League. Dzień dobry. Piotr będzie nadzorował ceremonię ważenia, będzie skrupulatnie spisywał wagi zawodników. A my rozpoczynamy ceremonię ważenia od walk półzawodowych, semi-pro, walki w formule MMA i K1. Pierwsze starcie przed nami, walka w formule MMA. Limit wagowy tego pojedynku to 70 kg. Jako pierwszy zapraszamy do nas Alan Mila, Elysium MMA. Pomiatać, mówiła mama, by nie zmieniać swej opinii nigdy na potrzeby chwili. Zrobiłem jak chciała i na dobre wyszło to mi. 69-300. A my zapraszamy jego przeciwnika, reprezentującego klub Animals Zawiercie, Kasjan Włodarczyk. Obaj panowie mają taką samą wagę. Zapraszamy face to face. Pierwsze starcie Alan Mila, Kasjan Włodarczyk. I panowie frontem do naszych fotoreporterów. Dziękujemy, życzymy powodzenia. A już teraz czas na drugie starcie w karcie wstępnej w walkach półzawodowych. Zapraszamy do nas Rafał Sztark, reprezentujący Stark Kickboxing. Osiemdziesiąt jeden kilogramów, 500 gramów. A jego rywalem w narożniku czerwonym będzie reprezentant klubu Fight Club Boruta, Jacek Kubasiak. Osiemdziesiąt jeden, 200. Panowie, poprosimy face to face. To jest drugie starcie karty wstępnej. Rafał Sztark, Jacek Kubasiak. Formuła K1. Limit wagowy tego pojedynku to 81 kg. Dziękujemy. I czas poznać kolejnych bohaterów. Formuła MMA, limit wagowy tego pojedynku to 77 kg. Jako pierwszy narożnik niebieski Daniel Smok. Trenujący na co dzień w klubie z Nowego Targu, 77 kg, 300 gramów. A jego rywalem będzie reprezentant klubu Sportowe Zagłębie, Mahdi Ayari. 77-200. Panowie, face to face poprosimy. I szeroki uśmiech do zdjęć. Daniel Smok, Mahdi Ayari. Trzecia walka gali Octagon Fight League 13. Starcie w formule MMA.
Dziękujemy. Zostajemy w formule MMA, schodzimy kilka pięterek niżej. Limit wagowy tego pojedynku to 61 kg. Pierwszy z wojowników, narożnik niebieski, Marcel Hulbuj. Marcel jest reprezentantem klubu sportowego Sparta Jaworzno, a jego przeciwnik w narożniku czerwonym, reprezentant Animals Zawiercie, Kacper Figiel. Kilogramów 900 gramów. Panowie face to face. Przodem do fotoreporterów. Dziękujemy. Kolejne starcie przed nami w formule MMA. Limit wagowy tego pojedynku to 70 kg. Narożnik niebieski, reprezentant klubu Łamator Racibórz, Daniel Zalewski. A jego rywalem będzie wojownik klubu Fight Club Boruta i Grappling Kraków, Nikodem Fidelus. Okej, panowie, face to face za nami, teraz frontem poprosimy. Kolejne starcie przed nami, również formuła MMA. Zmieniamy limit wagowy na 66 kg. Pierwszy z wojowników, Daniel Koczur. MMA Academy Kraków, SWB Forma Gym Wadowice, 65 dzień. A jego rywalem będzie reprezentant klubu Animals Zawiercie, Kacper Maroń. Znamy się nie od dziś i razem idziemy tam, gdzie ciągle chcemy. 66 kg. Czasem mój bie się popatrzę, przeglądam menu i tak wezmę to, co zawsze lubię, naturalne piękno. Chyba mnie rozumiesz, w sumie jak patrzę to sedno. Życia to byłby ciebie, dawno brałem kierunek. Kopią długi niektórzy, płynę sobie z rymem, gdy ty dobisz się w kałuży. Ani raper, ani mój. Okej, teraz przodem poprosimy, panowie. Widzę, trzeba tworzyć takie nudy. Powiem ci, jak to widzę, że w Stanach na Brooklyn zaczną mówić bronowice. To wiadomo, to świadomo, że słuchają mało lat. I czas na starcie, ostatnie starcie walk półzawodowych semi-pro. Tym razem zmieniamy zasady na K1, 75 kg. Taki jest limit wagowy tego pojedynku. Narożnik niebieski, Aleks Głowacki. Złości, ten świat wysyła do nas częstotliwości, które teraz napierdalają to przez swój głośnik. Wiesz jak ty masz już wiele radości, życzę ci szczęścia, zdrowia i wolności. A jego rywalem w narożniku czerwonym będzie Hubert Marcisz. Boxing Park na Zawiercie, sportowe Zagłębie Sosnowiec.
74-700. Alex Głowacki versus Hubert Marcisz. Starcie na zasadach K1. 75 kg limit wagowy. I rozpoczynamy ważenie wojowników, którzy rywalizować będą w walkach zawodowych. Pierwsze starcie, formuła MMA, 66 kg limit wagowy. Reprezentant klubu Spartakus Rzeszów, Kamil Uchman. Sześćdziesiąt sześć kilogramów, 200 gramów. A w narożniku czerwonym jutro zobaczymy reprezentanta klubu Grappling Kraków, Kamil Piątkiewicz. Sześćdziesiąt sześć, 300. Dziękujemy, teraz przodem poprosimy. A przed nami starcie K1, limit wagowy 110 kg. Narożnik niebieski, Paweł Lamacki. Reprezentant Czech. Dziewięćdziesiąt cztery, 200. A jego rywalem w narożniku czerwonym będzie Miłosz Wodecki. Sto dziesięć kilogramów. Panowie, face to face, Polska versus Czechy. I jeszcze frontem, Miłosz. Nie rozumiem. Niedawno wyszedł. Ludzie ustawili mu taką grę. Stary, gdybyś wiedział, jakie pieniądze, a ono to mówi. A teraz tu z tobą o to zagrał. Wracamy do formuły MMA, 84 kg limit wagowy tego pojedynku. Pierwszy z zawodników, reprezentant klubu Berserkers Team Bielsko-Biała, Remigiusz Rzemieniewski. Jak robić to furorę, jak bańka to półtorej, jak reszta moje, jak wchodzę to pierdolę, jak kiedykolwiek to teraz, jak kochać to ideał. Zamknięta buta to gadka szczera, jak chcę parodię, to otwieram. 83 kg, 400 gramów. Jak jest wróg, to życzę pożeram. A jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym będzie reprezentant klubu Animals Zawiercie, Maksymilian Kowalski. Jak żyć, to nie jak to być, wypuszczać dym, ale nie kryzysa. Jak już grać, to się tam cyk. Jak grać, to jak mistrz, a jak pić. 85 kg, 400 gramów. Doceniać spryt i szósty zmysł, a jak gryć, to do chwil jak żyć. Ej, masz jakiś cynk? Dawaj, bo czekaj, już drink. Pokrę szampany i złote dywany, spierdalamy do panamy. Diamenty błyskają już blink, blink. Więc wstaje rozbieg, wale mocne, panny bąble, panny topless. Ta emocje, tak co piątek, z tobą proszę i tracę wątek. Trzy ostatnie starcia przed nami, wracamy do walki na zasadach K1, 84 kg, taki jest limit wagowy tego pojedynku. Pierwszy z zawodników, reprezentant klubu Jarosz Fight Club, Maciej Srocha.
84 kg 500 gramów. A jego rywalem będzie wojownik reprezentujący klub Positive Energy, Łukasz Szecówka. Czas na walkę w formule MMA w limicie wagowym 77 kg. Miejski klub sportu walki Korona Kielce, Patryk Pietrzak. A narożnik czerwony, Fight Club Boruta, Robert Ceremuga. Dziękujemy i czas na ostatnią walkę jutrzejszej gali Octagon Fight Week 13 w Zawierciu. Walka bokserska, 91 kg limit wagowy. Pierwszy z wojowników, Dariusz Sierchej. Dziewięćdziesiąt jeden kilogramów, 100 gramów. A jego rywalem będzie reprezentant klubu Warriors Kolasa Team, Mateusz Kolasa. Dziewięćdziesiąt kilogramów, 500 gramów. Jeszcze poprosimy. Moje ważenia 13 walk w dniu jutrzejszym. Jeszcze raz przypominamy, 8 w formule MMA. 4 starcia na zasadach K1, walka bokserska. Bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ostatnia pula wejściówek została do nabycia w recepcji Osiru przy ulicy Moniuszki 10, w recepcji Osiru przy ulicy Glanowskiej 40, sklep z odżywkami, ulica 3 Maja 21, także sklep Octagon, ulica Piłsudskiego 34, a także u trenerów i zawodników Piotr Korpus. Dziękujemy, współwłaściciel Federacji Octagon Fight League. Zapraszamy wszystkich do pamiątkowego zdjęcia, potem pozostańcie jeszcze, drodzy wojownicy, do wywiadów z przedstawicieli mediów. Andrzej Gliniak, dziękuję, do usłyszenia, do jutra. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia wszyscy zawodnicy. Zanim sobie tylko to, nie? Thank you.
kwalifikacyjne już będzie po. Fajnie, nie? Ale najważniejsze, że to jest.